Dzień dobry. Czy macie już lekturę na wakacje? Jeśli jeszcze nie, lub chcecie do tej listy dorzucić coś wartościowego, to chciałabym Wam polecić dzisiaj dwie książki, a konkretnie te dwie, czyli Taktykę Gregorego Kokla oraz O zmartwychwstaniu Jezusa Garego Habermasa i Michaela Lajkony. Dlaczego akurat te dwie książki warto przeczytać w wakacje? Bo wakacje to zazwyczaj jest czas, kiedy poznajemy nowych ludzi, mamy czas na dłuższe rozmowy lub zwyczajnie jesteśmy zmuszeni do obcowania z obcymi ludźmi podczas jakiejś długiej jazdy pociągiem albo samolotem. Może poznacie kogoś w górskim schronisku albo podczas rejsu, a wieczorem usiądziecie sobie wygodnie, będziecie podziwiać przyrodę. Tylko o czym warto wówczas porozmawiać? I to jest nieraz super okazja do tego, żeby porozmawiać z ludźmi po prostu o wierze, o Jezusie, o tym, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. I w takich warunkach dzielenie się Ewangelią jest bardzo skuteczne, zwłaszcza jak jesteście świeckimi, bo tak, ewangelizacja to nie jest tylko zadanie księży, ale również nas, osób świeckich. I wiele osób jest nawet bardziej otwartych na takie rozmowy ze świeckimi, bo mają jakieś takie wrażenie, że po prostu rozmawiają ze sobą jak równy z równym. Dlatego jako pierwszą książkę polecam właśnie Taktykę, plan gry, czyli jak rozmawiać o wierze chrześcijańskiej. Co ciekawe, właśnie kilka przykładowych rozmów o wierze, jakie autor opisuje w tej książce, odbyły się właśnie w wakacje. Gregory Kokl ma już więc doświadczenie i dzieli się wnioskami, jak skutecznie rozmawiać z ludźmi, tak żeby ta rozmowa przynosiła owoce. Znajdziecie w tej książce oczywiście praktycznie wskazówki, między innymi takie, żeby pamiętać o tym, żeby nasz przekaz był prosty. Skupmy się na Jezusie, bo to On jest centralną postacią chrześcijaństwa i nie próbujmy sami przypominać tych wszystkich takich trudnych pytań dotyczących wiary. Po drugie, na przykład autor zwraca uwagę, żeby jak najmniej używać takiego chrześcijańskiego slangu czy żargonu. Wiecie, raczej nie powinniśmy zaczynać rozmowy pytaniem, czy byłby Pan zainteresowany kerygmatem? A druga książka, czyli O zmartwychwstaniu Jezusa, Garego Habermasa i Michaela Lajkony, to też bardzo konkretny przepis na to, jak rozmawiać o zmartwychwstaniu jako o kluczowym wydarzeniu w chrześcijaństwie. Znajdziecie tam oczywiście całą masę argumentów za tym, że zmartwychwstanie Jezusa rzeczywiście miało miejsce 2000 lat temu. Ale dodatkowo, autorzy zbijają wszelkie inne teorie, które miałyby kwestionować wiarę w zmartwychwstanie. A to, co w tej książce będzie niezwykle ciekawe i cenne podczas wakacji, to rady autorów, jak w praktyce prowadzić rozmowy na ten temat. Może też podam jakiś przykład, bo Habermas i Lajkona przypominają, co jest być może takim banałem, ale z drugiej strony często zapominamy właśnie o takich banałach. Gdy rozmawiamy z kimś o Jezusie, o zmartwychwstaniu, to pamiętajmy, że w rozmowie mówienie to tylko połowa. Druga połowa to jest słuchanie. I jeżeli wsłuchamy się w słowa naszego rozmówcy, to wówczas możemy tak precyzyjnie odnieść się do tego, co faktycznie go trapi i do czego warto, co warto byłoby wyjaśnić. I obie te książki znajdziecie oczywiście w naszej księgarni Contra Gentiles. Link podam w opisie tego filmu. A ja życzę Wam dobrych wakacji, niech Wam Bóg błogosławi i doda odwagi podczas tych wszystkich wakacyjnych rozmów. O książkach i o wakacjach mówiła Małgorzata Matej.